Cześć, witajcie drodzy widzowie. Zapraszam was do recenzji Lloyda z serii minifigurek Ninja Go Movie. Bardzo ładna minifigurka, ma sporo detali, mimo że są one dość słabo widoczne, są ciemnego koloru. Jak możecie zobaczyć tutaj nawet na ramionach, to się tutaj lekko odbija. Ja zrobię zoom, żeby to wam lepiej ukazać. Jest taka jakby krata, bardzo ładnie to wygląda. Tutaj na plecach mamy taki oto wzór. Także widać to kropkowanie, ale pod odpowiednim kątem. Tutaj światło się bardzo ładnie odbija. Jeśli chodzi o wygląd, taki ogólny jest bardzo ładnie zaprojektowany, podoba mi się. Jego miecz posiada tutaj taki element ozdobny na dole. On jest tutaj połączony. Bardzo ładnie to wygląda. Pasuje do niego. Ma niestety tylko jeden wyraz twarzy, co sobie zaraz zobaczymy. Tak figurka prezentuje się z włosami, które są wyjątkowym elementem na 2017 rok. Jest to nowy wzór jego włosów. Drugi wyjątkowy element dołączony do tej minifigurki to płytka 2x3 z nadrukowanym smokiem Lloyda. Wprawdzie nie jestem wielkim fanem Lloyda z serii Ninja Go, jednak dołączone elementy i nadruki na postaci przekonały mnie do jej zakupu. Jestem bardzo zadowolony z właśnie tych elementów, jakie dodatkowo dostajemy. Są one wyjątkowe. Nadruki na postaci także są bardzo dobrej jakości. Nie można się do niczego przyczepić. Tak więc bardzo wam polecam tę właśnie minifigurkę, aby wzbogaciła wasze kolekcje. Dzięki wam piękne za obejrzenie recenzji. Pozdrawiam i widzimy się na pewno. No już niedługo. Cześć.